No dobrze, to w takim razie zaczynamy już czwarty wykład z naszej serii Podstawy archeologii biblijnej. Dzisiaj będę mówił o królestwie Dawida i Salomona w archeologii, trochę powiem o Fenicjanach, a następnie opowiem trochę o Izraelu po tym, jak rozpadł się na Izrael północny i na południowe Królestwo Judzkie, przy czym dzisiaj będę mówił właściwie tylko o Królestwie Północnym i o kilku dynastiach właśnie, które nastąpiły po tym rozpadzie, jaki miał miejsce. Zaczynając od czasów Dawida i Salomona, to w Biblii te czasy są bardzo dokładnie przedstawione, przede wszystkim w księgach Samuela, ale też w księgach królewskich oraz kronik. I właściwie chyba żadni władcy nie są opisani dokładniej niż Dawid, a później też Salomon. No są właśnie opisane różne dokonania wojenne, właśnie różne szczegóły z jego życia, a także różne szczegóły dotyczące organizacji kraju, relacji międzynarodowych. Jakby później to nie jest tak dokładnie przedstawiane, ale właśnie w księgach Samuelowych ta historia rządów Dawida jest naprawdę niezwykle dokładnie przedstawiona. No i jeszcze, żeby sobie jakby to ten etap historii jakoś nazwać, to w literaturze naukowej się go nazywa okresem zjednoczonej monarchii, żeby to odróżnić właśnie od tego podzielonego królestwa później. Więc Biblia bardzo dokładnie opisuje życie Dawida i Salomona, ale jeśli chodzi o wiedzę archeologiczną, to jest bardzo niewiele wiedzy z tego okresu. A jednocześnie jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów, jeśli chodzi o tą wiedzę, którą posiadamy, o to, jak się ją interpretuje. A nawet bym zaryzykował, że jest to może i najbardziej kontrowersyjny temat w archeologii biblijnej obecnie, właśnie czasy Dawida i Salomona. Właśnie różni naukowcy, różni badacze mają bardzo różne poglądy na temat monarchii Dawida i Salomona, tego jak duże było terytorium tego kraju, jak duży był wpływ tego kraju na świat, jakie było znaczenie Jerozolimy. Jakby niektórzy naukowcy są skłonni uznać, że mogło istnieć coś takiego jak zjednoczona monarchia, a z kolei inni raczej, nawet jeżeli uznają, że był ktoś taki jak Dawid, to uważają, że Królestwo Judy było małym, nic nieznaczącym państewkiem i że to w przyszłości dopiero urosło do takiej jakby legendy i że to jest historia według nich Dawida i jego królestwa. No ja się postaram przedstawić te dowody archeologiczne, jakie mamy. Myślę, że one są, mimo tego, że jest ich niewiele, są naprawdę przekonujące i nawet bym powiedział monumentalne. I też takie różne poglądy, na przykład, że Jerozolima za czasów Dawida była nic nieznaczącym miasteczkiem w świetle tych dowodów archeologicznych, które mamy, mimo że jakby są dosyć skąpe, jednak uważam, że za nieusprawiedliwione. Sama władza Dawida i Salomona, ich rządy przypadają na X wiek przed naszą erą. Zanim jeszcze przejdę do tego, co wiemy z archeologii, to krótko powiem, jak Dawid i Salomon są przedstawieni w Piśmie Świętym. Dawid na początku jest przedstawiony jako człowiek, który służył na dworze króla Saula, częściowo jako artysta, ale także później jako wojskowy, dowódca oddziału. Nawet poślubił jedną z córek Saula, po czym wdał się z nim w konflikt i był zmuszony do ucieczki. No właściwie ten konflikt był z winy Saula, ale jakby ten konflikt był. I następnie prowadził życie wygnańca wyjętego spod prawa. Zgromadził się wokół niego oddział wojskowy, jakby z tym oddziałem prowadził różne wypady, a w międzyczasie też poddał się królowi filistyńskiego Gat, nawet otrzymał od niego miasto i służył w jego armii. To jest dosyć ciekawy okres życia Dawida, ponieważ jest to
tryb życia typowy dla tak zwanych habiru albo apiru. I Dawid był jednym z takich apiru, o których opowiadałem na wcześniejszych wykładach. Jest też opisana historia, jak niemalże musiałby walczyć z Izraelitami po stronie filistyńskiej, ale Bóg do tego nie dopuścił. Z kolei klęska wojskowa Saula i jego śmierć pozwoliły mu objąć tron, początkowo tylko nad królestwem Judy z Hebronu, a następnie i nad Judą, i nad Izraelem z Jerozolimy, którą zdobył. I z czasem odnosił coraz większe zwycięstwa militarne, zdobywał liczne terytoria, łupy i zamierzał także zbudować świątynię pańską, ale tego nigdy nie dokonał. Jednocześnie w trakcie swego panowania kilka razy musiał mierzyć się z rewoltą, m.in. Absaloma albo Szeby. I też w Biblii możemy wyczytać, że wchodził w małżeństwa dyplomatyczne, m.in. z Geszur. Bo król Geszur był dziadkiem Absaloma, a także utrzymywał przyjazne stosunki z Fenicjanami, którzy też pomagali Dawidowi m.in. w jego przedsięwzięciach budowlanych. Na przykład czytamy, że pomogli mu zbudować pałac. Z kolei Salomon swoje panowanie rozpoczął od zwycięskiej walki o tron ze swoim starszym bratem, którego też ostatecznie zabił. Jest uznawany za najmądrzejszego człowieka w historii. Jednocześnie w swych rządach nie wykazał się jakimiś wybitnymi osiągnięciami militarnymi, ale posiadał rozbudowaną armię, w szczególności rydwany. Posiadał także bardzo wiele żon, około 1000, m.in. córkę Salomona, faraona. Myślę, faraon mówi Salomon. I żył też bardzo wystawnie. Ale też czytamy o tym, że tych kobiet z innych narodów było wiele, więc to też są kwestie m.in. właśnie dyplomacji. Czytamy też o tym, że podjął kilka przedsięwzięć budowlanych, m.in. pałac i świątynię w Jerozolimie. I wspomniana jest też budowa, czy też odbudowa kilku miast, m.in. Hazor, Gezer i Megiddo, ale nie są podane jakieś konkretne szczegóły, na jak dużą skalę była ta odbudowa. I to jest też dosyć ważne w kontekście archeologii. Początki panowania Salomona były związane z dużym bogactwem jego kraju, ale na koniec jest już widoczny dosyć duży regres, niezadowolenie Izraelitów, ich przymusowe prace pańszczyźniane i ostatecznie te rządy doprowadzają do podziału Izraela na dwa królestwa, co dokonało się co prawda za życie jego potomka, ale jakby było to efektem rządów Salomona. Więc taki jest opis Dawida i Salomona w Biblii w dużym skrócie. A teraz już na gruncie nauki niestety nie jest tak różowo i najpierw w ogóle jakby są... Historyczność postaci Dawida i Salomona jest poddawana w wątpliwość i różne osoby tam ze świata nauki, zwłaszcza z kręgu minimalistów, poddają w ogóle istnienie Dawida w wątpliwość i przez jakby niektóre środowiska jest on uznawany za postać legendarną, przy czym szczęśliwie archeologia przyszła z odsieczą w tej kwestii, mianowicie odkryto dwie stele królewskie, mianowicie to są te stele, stela Steldan i stela Meszy. Są to bardzo ciekawe zabytki, ale między innymi to, co jest na nich zapisane, to jest na nich określenie Dom Dawida. I dzięki temu określeniu, co prawda nie jest to bezpośrednie potwierdzenie imienia Dawida, a raczej uznanie go za kogoś w rodzaju założyciela dynastii, co też mogło być czymś w rodzaju postaci legendarnej, ale raczej tak nie było. I jest to dosyć mimo wszystko dobre potwierdzenie tego, że Dawid był postacią historyczną i co więcej był założycielem dynastii panującej w Judzie na południu. I takim samym określeniem, na przykład czyjś dom, na przykład dom Omriego, w taki sposób był określany na przykład Izrael w IX wieku, Bit Humri.
Dom Dawida to był bit Dawid, a dom Omriego bit Humri. Więc to jest dosyć mocne potwierdzenie, że jednak Dawid był postacią historyczną. Tak te stele wyglądają, że jest na nich wiele innych bardzo ciekawych informacji. Tak naprawdę to można by z pół godziny na każdą z takich stel poświęcić na ich analizę. Ja mam trochę na ich temat w późniejszej części wykładu, ale to też będzie tak tylko na szybko niestety, bo to każda taka stela to jest jakby długi, odrębny tekst, więc to nie jest takie hop-siup, żeby to przeanalizować. Na steli Meszy też widzimy, tutaj jest akurat, wybrałem takie zdjęcie, gdzie jest imię Boże Jahwe, tetragram w języku moabickim zapisane. Tak w ramach ciekawostki. Inną kwestią dotyczącą Dawida jest pytanie, czy Dawid mógł w ogóle panować nad tak wielkim terytorium. Są środowiska naukowe, które już uznają, że Dawid rzeczywiście był królem, że była taka postać, ale że nie był wcale wielkim władcą Zjednoczonej Monarchii, tylko był po prostu podrzędnym kacykiem słabego królestwa judzkiego, jakby tak to przedstawiają. I część środowiska naukowego się z tym zgadza, ale też na przykład taki dosyć znany archeolog Amichai Mazar, nagradzany zresztą, daje taki argument, że bardzo często się zdarzało, może nie bardzo często, ale zdarzało się, że jakaś wybitna jednostka była w stanie stworzyć dosyć duży byt terytorialny, który następnie się po prostu rozpadał dosyć szybko po tym, jak ta jednostka odeszła. I przykładem takim, który każdy powinien znać, takiego kraju może być na przykład Imperium Aleksandra Wielkiego. To było wielkie imperium, ale ono istniało, no właściwie... Za jego życia. Tak, no dokładnie, za jego życia. Później się rozpadło i też takie mniejsze przykłady są znane z Bliskiego Wschodu, nawet właśnie z rejonów tych, o których mówimy, że jakaś jednostka była w stanie utworzyć duże królestwo, które później się rozpadło. No i jeśli chodzi o Zjednoczoną Monarchię, to właśnie mamy do czynienia z czymś takim. Tak naprawdę te podboje Dawida to też nie były od początku jego rządu, dopiero z czasem to królestwo się rozrosło, a już za rządów Salomona czytamy, że część terytoriów odpadało, po czym ten kraj się rozpadł, więc historycznie to wcale nie jest takie nieprawdopodobne, żeby taki byt państwowy mógł istnieć. Tutaj widzimy mapę właśnie Królestwa Dawida według Biblii w jego maksymalnym zasięgu. I też a propos ciekawostek, widzimy, że Filistia czy Fenicja są zaznaczone osobno. Fenicjanie byli jego sojusznikami, a jeśli chodzi o relacje z Filistyną, to one były, nazwałbym je, skomplikowanymi, bo Gat to było najpotężniejsze miasto w regionie oprócz Jerozolimy, a także mimo wszystko Dawid wcześniej miał kontakty z królem Gat, więc też podejrzewam, że to miało wpływ na to, w jaki sposób traktował Filistynów. A czytamy też, że miał oddziały wojskowe tak zwanych keretytów i peletytów, jakoś jak to jest opisane, i to prawdopodobnie też byli Filistyni po prostu, więc tak. Jeśli chodzi o Jerozolimę, w Biblii Jerozolima była przedstawiona jako forteca Kananejczyków, konkretnie Jebusytów, niezwykle trudna do zdobycia. Dawid zdobył tą twierdzę poprzez fortel, a następnie Fenicjanie pomogli Dawidowi w to miasto odbudować i zbudować tam pałac. Z kolei Salomon przeprowadził tam kolejne prace budowlane, mianowicie zbudował tam pałac oraz świątynię, także z pomocą Fenicjan. Tak to Biblia przedstawia. Tutaj widzimy zdjęcie Jerozolimy. Z punktu widzenia archeologii niestety Jerozolima jest bardzo trudnym terenem do badań, właśnie dlatego, że jest to miasto żywe i jakby to cały czas jest tam życie, nie są to ruiny, więc dlatego
ciężko prowadzić wykopaliska, kiedy na przykład gdzieś po prostu znajduje się czyjś dom i ktoś tam mieszka. A bardzo często te nieliczne miejsca, które udało się przebadać, udało się na przykład dlatego, że po prostu wykupiono czyjeś domy i przeprowadzono tam badania, więc to jest trudne. Tylko dlatego, że jest to żywe miasto, a dochodzą jeszcze takie kwestie jak to, że jest to po prostu miejsce sporów międzynarodowych, sporów religijnych. Dodatkowo problemem jest też to, że to miasto było wielokrotnie miejscem działań wojennym i też przez to nawet różne pozostałości, które mogły wcześniej istnieć, też mogły zostać zniszczone. Więc to są problemy właśnie związane z badaniami Jerozolimy. Tutaj widzimy właśnie widok na Jerozolimę, na miejsce, gdzie kiedyś była świątynia pańska, dzisiaj jest meczet, ale właśnie mimo tych problemów udało się odkryć dwie duże struktury kamienne, które są datowane właśnie na czasy Dawida, czyli na X wiek przed naszą erą. Niektórzy datują je na trochę wcześniejszy czas, że być może były jebusyckie, ale mogły też być po prostu przejęte przez Dawida. To jest jedna z tych struktur, jest to tak zwana schodkowa struktura kamienna. Tak, podejrzewa się, że to mogło być właśnie biblijne Milo. To jest, to z lewej strony to jest, są pozostałości domu, który był późniejszy. Czy jest może jakiś wskaźnik? Czy jest bateria w środku? O, to jest późniejsze, to jest kilka wieków młodsze budynek, czyjś dom, ale to jest właśnie ta struktura kamienna schodkowa i ona jest jak na tamte czasy naprawdę monumentalnym odkryciem. Tak naprawdę czegoś podobnego nie odkryto nigdzie na przestrzeni od XIII do IX wieku przed naszą erą. To jest właściwie chyba jedyna znana nam budowla o charakterze takim monumentalnym z tego przedziału czasowego. Ta struktura znajduje się we wschodniej części miasta Dawida, czyli w najstarszej części Jerozolimy. Jest też ona umiejscowiona poniżej drugiej struktury, tak zwanej wielkiej struktury kamiennej. I ta schodkowa struktura mogła też właśnie stanowić wsparcie dla tych struktur, które się znajdowały wyżej, że jakby ona po prostu pomagała, żeby to się wszystko nie zapadło. I właśnie ta struktura jest datowana na czasy Dawida lub w czasy Jebusytów. Są naukowcy tacy, którzy uważają tak i tacy, którzy uważają tak. Jest też możliwe, że Dawid po prostu przejął to po Jebusytach i to zaaranżował na swoje własne potrzeby. Istnieją właśnie różne koncepcje, czym ta struktura być, że mógł to być właśnie mur wspomagający, element jakiejś fortecy, albo właśnie owo biblijne Millo. Jak wspomniałem wcześniej, właśnie jest to struktura o charakterze monumentalnym i to było naprawdę, no to jest właściwie jedyna rzecz tego rodzaju na długim okresie czasu, od XIII do IX wieku, to mi się widzę wkradł błąd w prezentacji, ale to jest od XIII do IX wieku. Część naukowców twierdzi, że Jerozolima w X wieku była małą, nic nieznaczącą osadą, między innymi znany i wpływowy archeolog Izrael Finkelstein. To jest jedno z jego takich flagowych twierdzeń. Więc nie wiem, czy taka struktura mogła być częścią małej, nic nieznaczącej wsi, ale pan Finkelstein jakby w ogóle nie uznaje tego zabytku. Jakby albo twierdzi, że był późniejszy, albo po prostu moim zdaniem zamyka na niego oczy. I jakby część też środowiska naukowego to bardzo zadziwia, albo wręcz może czasami nawet bulwersuje, przynajmniej takie czytałem czasami opinie.
No i właśnie tak, jak wcześniej wspominałem, Jebus to była potężna twierdza, którą Dawid przejął i ta struktura zdaje się bardzo dobrze współgrać z tą relacją. I również to odkrycie wpisuje się dobrze w obraz biblijny tego, że w regionie były dwa potężne miasta i były to Jerozolima i Gat. Tutaj widzimy jeszcze jedno zdjęcie z innej perspektywy na tą strukturę schodkową. Mamy ludzi, więc te proporcje są wyraźnie widoczne. Tak, teraz widać dzięki temu lepiej te proporcje. Widzimy, że to naprawdę jest duże. Widzimy też te schodki, to właśnie funkcja wspomagająca, a to jest, dodajmy, to jest tylko fragment, że to nie jest tak, że to jest wszystko, że jakby to musiało być znacznie większe. To jest tylko to, co myśmy odkopali. Tutaj z jeszcze innej strony. Tak, więc to była struktura schodkowa, a teraz kolejna z dwóch wielkich struktur. Jest to tak zwana wielka struktura kamienna, która najprawdopodobniej jest po prostu pozostałościami po pałacu Dawida. Jest to, co można powiedzieć, niemal na pewno pozostałość dużego budynku publicznego, dużych rozmiarów. Jest datowana na X-IX wiek przed naszą erą. Został ten budynek odkryty przez archeologa, która się nazywała Eilat Mazar. Ona na podstawie Biblii wytypowała miejsce, gdzie pałac Dawida mógłby się znajdować i chciała tam właśnie przeprowadzić wykopaliska. To się jej dość długo nie udawało właśnie ze względu na to, że tam też były czyjeś domy, że taka ekspedycja to były ogromne koszty, ale w końcu znalazł się sponsor i te wykopaliska zostały przeprowadzone. No i że okazało się, że rzeczywiście są tam pozostałości wielkiego budynku publicznego i jest on interpretowany właśnie jako pałac Dawida. Amichai Mazar, kuzyn Eilat, taka rodzina archeologów, ich dziadek też był archeologiem jeszcze w czasach, kiedy państwo Izrael dopiero powstawało. Uważa, że to również mogą być pozostałości fortecy Jebusytów, czyli twierdzy Syjon, która została odbudowana albo przebudowana przez Dawida po jego podboju. Jest też pogląd, że obie te struktury były elementem tej samej budowli, czy tego samego kompleksu. I tym, co pozwalało jakby stwierdzić, że to był pałac Dawida, były różne dobra, znaczy przede wszystkim ceramika, ale też liczne dobra luksusowe, takie jak elementy miecza fenickie, które właśnie były datowane na X wiek przed naszą erą. Tutaj widzimy zdjęcia z tego pałacu. Właśnie widzimy, że to wyraźnie są pozostałości dosyć dużej budowli publicznej. A to wszystko jest teraz ładnie pod dachem, żeby było chronione od warunków atmosferycznych w jakiś tam sposób i pozwalało na funkcjonowanie miasta, ale tak właśnie są to takie dosyć duże odkrycia, właśnie Milo i Pałac Dawida, które wyraźnie pokazują, że rzeczywiście Jerozolima to nie było nic nieznaczące miasto, ale że to było jedno z większych miast Palestynie w X wieku przed naszą erą, ale właśnie tak jak mówiłem, część środowiska naukowego twierdzi, że te odkrycia zostały źle wydatowane i po prostu omijają te struktury w swoich analizach ci naukowcy. Zamykają. Tak, no dokładnie, tak można to powiedzieć. Jeśli chodzi o pałac Dawida, to warto też wspomnieć, że był użytkowany prawdopodobnie aż do podboju babilońskiego i świadczy o tym między innymi pieczęcie, które odkryto właśnie w trakcie wykopalisk i były to pieczęcie pochodzące z czasów proroka Jeremiasza. Tych pieczęci odkryto bardzo dużo, ale część z tych pieczęci, co jest bardzo ciekawe, należy do osób wymienionych w Biblii, w Księdze Jeremiasza właśnie. Tych postaci jest całkiem sporo.
a ja wymienię dwie. Byli to m.in. Gedaliasz, syn Paszchura, wymieniony w Jeremiasza 38.1 i Jehukal. W naszych tłumaczeniach on jest przetłumaczony jako Jukal, który był synem Szelamiasza i jest on wymieniony dwa razy w Jeremiasza 37.3 i 38.1. Co ciekawe, ci urzędnicy byli bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni za wrzucenie Jeremiasza do cysterny. I to właśnie ich pieczęcie odnaleziono. To jest pieczęć Jehukala, czy też Jukala. Przedstawia się on jako syn Szelemiasza, a wnuk Szowiego, co jest dosyć ciekawe, bo zazwyczaj nie przedstawiano swojego dziadka, ale tylko ojca, więc ten Szowi musiał być kimś ważnym. Tak ta pieczęć wyglądała. A to jest pieczęć Gedeliasza, syna Paszchura. Te pieczęcie też właśnie odkryła Eilat Mazar, która badała ten pałac i opowiadała, że jak odkryła te pieczęcie, to czuła się, jakby wskrzesiła postać z Biblii do życia po prostu. To jest przykład Jeremiasza i to już ten taki pit, o którym rozmawialiśmy. To jest właśnie ten mechanizm. Tak, więc to jest bardzo naprawdę ciekawe odkrycie, a tych postaci w końcu odkryto więcej z księgi Jeremiasza i to jest bardzo ciekawy dowód na to, że jakby te postacie rzeczywiście istniały i że mamy na nie dowody archeologiczne teraz. Teraz powiem trochę o świątyni jerozolimskiej. Miejsce, gdzie znajdowała się świątynia, oczywiście nie daje z pewnych przyczyn możliwości na badania w chwili obecnej, jak możemy zobaczyć. Ale opis biblijny tej świątyni pozwala na to, żeby porównać ją z innymi świątyniami bliskowschodnimi z tego okresu. I właśnie wnioski badaczy są takie, że struktura tej świątyni, jaka jest opisana w Biblii, jest czymś, co odzwierciedla realia tego czasu w tym regionie świata i że też właśnie podobne świątynie były wznoszone między innymi przez Kananejczyków, ale też w północnej Syrii, czy też właśnie na terenie Palestyny. W późniejszym czasie też podobne świątynie były wnoszone, na przykład w Tel Tainat. Co do samych szczegółów tego, jak ta świątynia była wznoszona, to użycie drzewa cedrowego jest właśnie znane ze świątyń fenickich czy filistyńskich. Z kolei kolumny, jakie są opisane, Jachin i Boaz, one się nazywały, są czymś, co przypomina podobną konstrukcję znaną z modelu glinianego z Tel el Farach i ze świątyni w Hazor. Także ozdoby świątyni mają swoje paralele fenickie, w szczególności w różnych dziełach, które odkryto wykonanych z kości słoniowej z IX czy z VIII wieku przed naszą erą, więc ta świątynia, co prawda, mimo że nie da się jej, to jest taka artystyczna rekonstrukcja, jak mogła wyglądać. Co prawda ciężko jest to zbadać archeologicznie, ale właśnie takie studium porównawcze daje dużo do myślenia, jeśli chodzi właśnie o kwestie realiów i tła kulturowego. Czy ja mogę zasugerować odpowiedź pewnych naukowców? Świątynia jerozolimska zapewne była plagiatem tamtych świątyń. Jeśli coś pasuje, to można zawsze pójść w tą stronę. Tak, no. No to wszystko można użyć w dobrej wierze albo w złej wierze, no niestety. Tak to właśnie działa. Tutaj jest taka propozycja, może jeszcze z widokiem od wewnątrz, też artystyczna. Jeśli chodzi o samą świątynię, to jest z nią związany pewien zabytek, który w naszych Bibliach jest przetłumaczony jako jabłuszko granatu. On wygląda o tak.
I ten zabytek przez długi czas był jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym zabytkiem w ogóle, jeśli chodzi o historię Izraela, bo było to chyba jedyne znane świadectwo archeologiczne istnienia świątyni Salomona. Samo jabłuszko zostało sporządzone z kości hipopotama, co ciekawe, i mogło należeć do stroju arcykapłana ze świątyni Salomona. Zabytek jest na pewno autentyczny, jest datowany jego wykonanie na mniej więcej XIII wiek przed naszą erą, ale poddaje się w wątpliwość inskrypcję, która jest na nim wykonana. Widzimy, że jest zabytek i że jest, o tutaj może tak dobrze nie widać, jest też inskrypcja. Ta inskrypcja mówi coś w rodzaju święte dla kapłana domu Jahwe. Może być też tłumaczone inaczej, ale mniej więcej to jest takie brzmienie. Te inskrypcje sporządzono w języku paleohebrajskim, przy czym część liter przestała być możliwa do odczytania. No i właśnie część naukowców uważa, że jest to fałszerstwo, a część uważa, że jest to zabytek autentyczny, że to, łącznie z tą inskrypcją. Badacz, którego nazwisko tutaj widzimy, między innymi jest specjalistą od steli Meszy i od wielu innych zabytków związanym właśnie ze starożytnym piśmiennictwem, więc to jest akurat duży autorytet. Jeśli chodzi o ten zabytek i tą inskrypcję, to nawet doszło do procesu kryminalnemu przeciwko fałszerstwu. No jest to, i różnych argumentów używano za lub przeciw autentyczności tej inskrypcji. Tak, to jest widok z innej perspektywy. Tu jest właśnie zabytek i ta inskrypcja. No jest to w każdym razie bardzo ciekawe odkrycie i właśnie tak jak mówię, istnieje możliwość, że jest to fałszerstwo, ale równie dobrze może być to oryginał i autentyk, więc tego absolutnie nie należy wykluczać. Ja nawet myślę raczej, że to rzeczywiście może być autentyczne znalezisko. Jeśli chodzi o Pałac Salomona, o którym możemy przeczytać w opisach z ksiąg królewskich, to jest z nim podobnie jak ze świątynią Salomona, że nie mamy znanych pozostałości po tym pałacu, ale można dokonać studium porównawczego z innymi znanymi pałacami z tego okresu. I jeśli chodzi o ten opis w księgach królewskich, to wygląda na to, że Pałac Salomona był po prostu jednym z tak zwanych z pałaców typu tak zwanego Bit Hilani i również pałac dla córki faraona prawdopodobnie był pałacem tego rodzaju i to był typowy rodzaj pałacu, który był znany z tego okresu, między innymi dobrze jakby dobrze przebadany jest pałac Sinji Rila z Samal. Tutaj widzimy pałac też typu Bit Hilani, podobny jak Salomona, ale on pochodzi z Megiddo. Spory pochodzą z tego, że nie wiadomo, czy zbudował go Salomon, czy zbudował go Omri. I są dosyć dobre argumenty za jednym, jak i za drugim, a z kolei Biblia też tego nie klaruje, bo właśnie Biblia mówi, że Salomon odbudował Hazor, Gezer i Megiddo, ale nie podaje zbyt wielu szczegółów. I na przykład Tirsa też najprawdopodobniej została odbudowana za Dawida lub Salomona, ale była takim po prostu niewielkim miasteczkiem i trudno właśnie powiedzieć, czy odbudowa, o której mówi Biblia, to była odbudowa właśnie wielkiego miasta właśnie z pałacami, czy raczej trochę skromniejsza. W każdym razie, jeśli chodzi o ten pałac w Megiddo, jeszcze będę o tym mówił, to też tam na pewno tam pracowali zagraniczni specjaliści, ponieważ zostawili znaki na kamieniach. A właśnie problem z tymi znakami jest taki, że identyczne znaki znaleziono w Samarii, a Samaria została zbudowana bez żadnych wątpliwości przez Omriego, więc właśnie
Stąd między innymi są te wątpliwości, czy ten pałac został zbudowany przez Dawida, czy przepraszam, przez Salomona, czy przez Omriego lub Achaba. Jak tutaj widzimy inne zdjęcie. No właśnie, pałac w Samal jest dobrze znanym przykładem takiego pałacu typu Bit Hilani i ten pałac znajdował się oczywiście na Akropolu, czyli w tej najwyższej części miasta. Ten pałac posiadał część ceremonialną i mieszkalną. Przed pałacem był obecny dziedziniec. Wejście odbywało się przez portyk z filarami, skąd wchodziło się do sali tronowej, która była największą przestrzenią pałacu. Dalej z sali tronowej można było przejść do części mieszkalnej króla, także jego żon i innych mieszkańców pałacu. W tym pałacu także odkryto schody prowadzące na drugie piętro. To jest taki właśnie przykład z pałacu, który był podobny do pałacu Salomona z tego okresu. I również jednym z najważniejszych świadectw archeologicznych dla dynastii Dawida i jego panowania jest stanowisko Kirbet Kejafa. To stanowisko zostało odkryte bardzo niedawno i datuje się je na X wiek przed naszą erą, czyli na czasy panowania Dawida. Jest to forteca, która najprawdopodobniej była częścią państwa judzkiego. Oczywiście część naukowców na taką interpretację się nie zgodzi i uważa, że było to miasto albo północno-izraelskie, albo filistyńskie, albo kananejskie. Badacz, który odkrył i badał to stanowisko, identyfikuje je jako biblijne Sha'araim, co oznacza po prostu dwie bramy, ponieważ według niego to stanowisko miało dwie bramy, co było rzadkością w tym okresie. A z kolei inni, którzy uważają, że rzeczywiście było to stanowisko judzkie, identyfikują je jako Netanim. To jest widok na Kirbet Kejafa. I to już niedawno odkryto, tak? Tak, chyba tam w 2007 roku dopiero zaczęli wykopaliska. To właśnie to jest bardzo ciekawe, bo to samo stanowisko było znane już w XIX wieku, ale szczęśliwie uniknęło wykopalisk w dawniejszych czasach, bo po prostu w jakiś sposób zostało przeoczone przez kolejne generacje archeologów. Ktoś po prostu sobie zdał sprawę, że tam może być coś wartościowego. Przebadano to i właśnie okazało się, że jest to dosyć dobrze ufortyfikowane miasto, datowane na czasy Dawida i to datowanie jest dosyć... A ta brama na dole? Dobrze widzę? Brama... To takie wnęki są, jak pokazywałeś. Nie, bardziej w prawo jeszcze. To. To znaczy... Nie widzę wyraźnie tutaj, widzę tylko na swoim wyraźnie tutaj. Tutaj jest brama. A nie tu? Dalej troszkę? Nie, tutaj. To jest brama. To jest rejonie Izraela? To jest, zaraz pokażę. Mam mapkę. Oj, nie mam mapki. To jest, z tego co pamiętam, trochę na południe od Jerozolimy i też blisko Filistii. Tak pomiędzy Gat a Jerozolimą. Nawet chyba troszkę bliżej Gat. Południowy zachód. Jest jakieś takie schowy na nieco. A rozwinąć. Tu? Czy tu? Tu mówisz tam? To jest... Jak jest Jerozolima? Gdzieś tutaj, nie? Aż to troszkę tam. Nie widzę. Bardziej gdzieś tutaj, coś takiego. Dobra. Tak z grubsza. Można w internecie znaleźć, gdzie to jest położone. Akurat nie mam mapki. No tutaj widzimy właśnie pozostałości po bramie i po murach kazamatowych. Widzimy te puste przestrzenie między murami. To jest z innej perspektywy widok, czyli widzimy, było to dosyć miasto, które wymagało dużych pokładów sił, aby je zbudować.
Mury tego miasta właśnie to były mury kazamatowe, czyli miały puste przestrzenie w swoim wnętrzu, dzięki temu były tańsze do wzniesienia, a tą przestrzeń można było wykorzystać, ale i tak, żeby wznieść te mury, szacuje się, że potrzebowano około 200 tysięcy ton kamienia. Czyli tak, no to bardzo duża praca do wykonania. Miasto, jak wspominałem, posiadało dwie bramy, co było właściwie niespotykane i były to bramy typu czterokomorowego. I właśnie to jest ważne, że wybudowanie tak silnie ufortyfikowanego i zaplanowanego miasta to nie jest przedsięwzięcie, które może podjąć kilku, że tak powiem, pasterzy czy kilku... No to jest przedsięwzięcie, które wymaga silnej władzy zwierzchniej i organizacji, więc to dosyć wyraźnie pokazuje, że w X wieku przed naszą erą, w czasach Dawida, musiało tam być jakiś silny byt państwowy, który pozwalał, żeby coś takiego wznieść. Miasto nie było filistyńskie, mimo że część badaczy tak uważa, na przykład Nadaw Naaman uważa, że było to filistyńskie Gob. A wnioskuje się to po tym, że nie było tam kości świńskich, a także po protohebrajskiej inskrypcji, jaką tam odkryto, a także po tym, że nie znaleziono tam za bardzo figurek ani różnych tego rodzaju odkryć. Miasto to też funkcjonowało krótko, właściwie jedynie w tym okresie epoki żelaza 2a, czyli właśnie w czasach związanych z Dawidem i Salomonem i może jeszcze troszkę później. I jest to też bardzo ważne stanowisko, ponieważ daje obraz życia w X wieku przed naszą erą na różne dziedziny życia, ale też właśnie na piśmiennictwo i religię, bo odkryto w tym mieście inskrypcje, a także model świątyni przy jednoczesnym braku figurek kultowych, co jest takim dosyć ciekawym i dobrze współgrającym z Biblią obrazem archeologicznym. Ta inskrypcja została odkryta na kawałku ceramiki. Jest to właśnie jedno z najstarszych dzieł znanych nam z odkryć archeologicznych. To jest 5 linijek. A tutaj może tego tak wyraźnie nie widać, ale to jest 5 linijek zapisanych właśnie na glinie. Tak, i są różne próby tłumaczenia tej inskrypcji. Akurat tutaj mam po angielsku. Większość niestety tłumaczeń jakichś inskrypcji czy stel mam po angielsku, bo nie wszystkie są po polsku dostępne. Tam mniej więcej tłumaczy się tak, że w pierwszej linijce, że nie będziesz tego robił, ale wielbił Boga. W drugim sądź niewolnika, wdowę i sierotę. W trzecim i obcego przybysza. Proś za niemowlętami i za biednymi. I w czwartej i za wdową. Pomagaj biednym w imieniu króla i w piątym pomagaj biednym i niewolnikom, wspieraj obcych. Więc taka inskrypcja, która dosyć dobrze współgra z tym, co jest znane z tekstu Ksiąg Mojżeszowych po prostu. I są też inne próby tłumaczenia tego tekstu, ale właśnie takie elementy właśnie jak wdowa, niewolnik czy ten obcy właśnie jednak się pojawiają w tych tłumaczeniach, tylko po prostu są one w różny sposób przedstawiane. Jest to jedno z najstarszych znanych zabytków piśmiennictwa hebrajskiego czy protohebrajskiego. I w ogóle na X, IX wiek przed naszą erą nie ma prawie żadnych odkryć tego rodzaju. Można je dosłownie na palcach dwóch rąk policzyć. I to jest właśnie jedno z nich. I też można je porównać w taki sposób ze
z księgami mojżeszowymi. To z kolei jest model świątyni, który odkryto w Kirbet Kejafa, a to jest archeolog, który prowadził tam badania, profesor Józef Garfinkel. Przebadano, z tego co mi wiadomo, chyba około 15% stanowiska, a resztę pozostawiono dla przyszłych pokoleń. Jeśli chodzi o to, co jest napisane w Biblii o tym, że Salomon wzniósł Hazor, Gezer i Megiddo, to znajdują się tam trzy bramy, które są do siebie bardzo podobne. Są to bramy typu sześciokomorowego. I niegdyś uznawało się to na dowód, że rzeczywiście te miasta zbudował Salomon, ale obecnie panuje dyskusja, czy rzeczywiście było to dzieło Salomona, czy też właśnie zbudował te bramy ktoś inny. Tak te bramy wyglądają i argumenty są... Tak, są podobne. Tylko właśnie pytanie, czy zbudował je Salomon, czy zbudował je Achab bądź Omri. No i ta dyskusja jest dosyć skomplikowaną dyskusją, gdzie są dobre argumenty zarówno za jednym, jak i za drugim. Ja wcześniej osobiście bardziej byłem w stronę tego, że zbudował je jednak Achab i Omrydzi, ale ostatnio jednak dochodzę do wniosku, że to jednak nie jest takie proste i naprawdę ciężko to rozsądzić i powiedzieć. Na przykład jeśli chodzi o samą bramę w Megiddo, to jest nawet możliwe, że była to brama, która miała dwie fazy funkcjonowania, czyli mogła zostać zbudowana przez Salomona, a później w jakiś sposób tak, czy rozbudowana, czy zaanektowana przez Achaba, bo argumenty o tym, że to były dzieła właśnie dynastii Omrydów, czyli Omriego i Achaba, są naprawdę mocne, między innymi podobieństwa całych struktur do tych dzieł Omrydów, co do których możemy być pewni, że oni to zbudowali, ale właśnie też datowania, czy też to, że na tych stanowiskach często prace nie były zbyt profesjonalnie przeprowadzone i mogły się w nie wkraść błędy, na przykład właśnie w Megiddo czy w Gezer. No i właśnie to wszystko sprawia, że ta dyskusja nie jest prosta i trudno to stwierdzić. I gdyby Biblia na przykład trochę więcej powiedziała, że na przykład gdyby były takie opisy, że Salomon zbudował bramę w Megiddo, pałac, coś, no to byłoby trochę łatwiej, ale jest to bardzo lakoniczne. Cóż, według biblijnej relacji po w tym czasie władzy Dawida i Salomona nastąpiły różne problemy zewnętrzne, wewnętrzne, utracono podbite terytoria, a kraj znalazł się w złej sytuacji materialnej. Też Izraelici właśnie narzekali na pańszczyznę, no i ten kraj się po prostu rozpadł. W każdym razie, mimo że tych dowodów archeologicznych na Dawida i Salomona, jak widzieliśmy, jest niewiele, to osobiście uważam, że są one naprawdę przekonywujące, zwłaszcza te wielkie, monumentalne budowle w Jerozolimie i Kirbet Kejafa. Więc twierdzenie, że Juda była słabym i nic nieznaczącym krajem w czasach Dawida, moim zdaniem jest nieusprawiedliwione tym, co znaleźliśmy i tym, co wiemy. No te bramy były metalowe, nie? Nie, nie, kamienne. Tam pewnie jakieś drewno potem było, nie jakieś skrzydło. Jakieś elementy pewnie tak, ale no, głównie kamień. Tak, jak opowiedziałem o dynastii Dawida i o czasach Dawida i Salomona, to teraz trochę powiem o ich sojusznikach Fenicjanach. To był, jak wiemy z Biblii historii, naród, który sąsiadował z Izraelitami od północy, zamieszkiwał wybrzeże Morza Śródziemnego i był znany przede wszystkim ze swojej działalności handlowej i morskiej. Później też ten naród założył różne kolonie, na przykład Kartaginę, znaną ze swoich wojen z Rzymem. Jeśli chodzi o wybrzeże Palestyny czy właśnie tych rejonów, to ich najbardziej znanymi miastami były Tyr, Sydon i Byblos.
Przy czym Byblos jest to nazwa grecka, a to miasto tak naprawdę nazywało się Gebal i pod takim mianem też można je spotkać w Biblii, na przykład w księdze Ezechiela, więc Byblos to jest taka ładna nazwa, która się kojarzy z Biblią, ale tak naprawdę to miasto się nazywało Gebal. Wiele w Biblii jest też powiedziane na temat życia Fenicjan, między innymi właśnie ich działalność handlowa, różne towary, którymi handlowali, między innymi 27 rozdział Księgi Ezechiela o tym mówi. Izraelici i Fenicjanie często byli sojusznikami, między innymi Dawid i Salomon, ale także Omrydzi, czyli Achab. No Achab był po prostu mężem Izabel, która była fenicką księżniczką. Wiele złego w Izraelu wyrządziła, ale jakby pozwalało to Izraelowi na sojusz z Fenicjanami. Co ciekawe, też w księdze Ezechiela w rozdziale 27 znajduje się opis fenickiego statku. Jest to opis w taki sposób przeprowadzony, że po prostu Tyr jest porównywany do statku fenickiego w tym rozdziale. Jeśli chodzi o to, kim w ogóle byli Fenicjanie etnicznie, to jest też ciekawa sprawa, bo początkowo byli to Kananejczycy, ale oni z czasem zmieszali się z napływającymi Semitami, więc później ten skład etniczny tego narodu się zmieniał. Jeśli chodzi o ich statki, to posiadali ich trzy kategorie. Mieli statki handlowe, mieli statki wojenne, a także mieli statki użytkowe, czyli po prostu jakieś tam łódeczki, jakieś łodzie rybackie, coś takiego. No wiadomo, że te statki handlowe były używane do dalekiego transportu towarów aż do Tarszyszu, czyli gdzieś w okolicy Hiszpanii. Uważa się, że Tarszysz to był prawdopodobnie Gibraltar albo gdzieś tam. I co ciekawe, rzeczywiście znane są wraki fenickie z wybrzeży Hiszpanii. Okręty wojenne są czymś, co używali do wojny, ale też dostarczali czasami ich królom, którym podlegali. No, a jednostki użytkowe to były jakieś tam mniejsze stateczki. I co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o żeglugę fenicką, jest to, że właśnie jakby nikt nie neguje potęgi morskiej i znaczenia Fenicjan, jeśli chodzi o statki, ale praktycznie nie istnieją na to dowody archeologiczne w postaci wraków. Tych wraków jest w tej chwili może z 5-6, no jest ich bardzo niewiele jak na tak dużą skalę ich działalności. Znane są te statki trochę bardziej z przedstawień ikonograficznych, na przykład z reliefów asyryjskich, gdzie też widać różne ich detale. No i też właśnie Księga Ezechiela dostarcza pewnych szczegółów, które mogą nam coś powiedzieć, jak wyglądały statki fenickie. To jest właśnie przedstawienie wojennych statków fenickich znane z reliefów asyryjskich. Co ciekawe, te statki miały taki róg i odkryto jeden taki róg. Ja niestety nie mam zdjęcia, ale odkryto jeden taki róg, który był na czele statku fenickiego. No nie, one... Tak, one były przez siłę mięśni obsługiwane. Przy czym jakby istotą było, że im więcej się zmieściło rzędów, tym więcej, tym jakby statek był nie tylko szybszy, ale też bardziej zwrotny i to dawało możliwości taktyczne w samej bitwie inne. I początkowo to były biremy, czyli tam miały po dwa rzędy, potem były triremy, ale w końcu tych rzędów było coraz więcej, ale to też była, że tak powiem, sztuczka ich inżynierów, żeby to wszystko zmieścić, żeby to było wykonalne. Gdzie on ma przód? Tam, gdzie róg jest w górę, czy tam, gdzie jest w dół? Przód jest tutaj. Tak, myślałem, bo to jest pewno taran. Tak, to jest taran, dokładnie. Przebijania kadłub poniżej linii wodnej. Dokładnie. Bardzo zmyślny wynalazek. Bardzo
Tak. Jeszcze w pierwszej wojnie światowej już przecież. Więc tak, więc wpływ Fenicjan na w ogóle rozwój myśli wojennej jest dosyć duży pod tym względem i Grecy swoje pomysły często właśnie czerpali od Fenicjan. To tak wspomnę na marginesie tylko. Jeśli chodzi o tak zwane okręty Tarszyszu, to jest nazwa, jaką właśnie daje się tym okrętom, jakie używano w czasach biblijnych, po to, żeby dopłynąć nimi na dalekie odległości. Jakby takie okręty musiały być w stanie oprzeć się wyższym falom, musiały posiadać schronienie dla załogi. Tego typu okrętem mógł podróżować m.in. prorok Jonasz. I właśnie bardzo niewiele wiadomo na temat tych okrętów. Nie znamy za bardzo ich przedstawień ikonograficznych i właściwie jednym z głównych źródeł wiedzy jest właśnie opis w Księdze Ezechiela w 27 rozdziale, więc to jest taka... Przepraszam, że wcześniej do Ofiru za czasów Salomona i Józefata wyprawiali, nie? To tak, tak, tak. Było to. Jest oczywiście, oni wspólnie organizowali. Z tym Tarszyszem jest taki problem, że właśnie, między innymi z portów fenickich się wędrowało do Tarszyszu, ale też z Esjon Geber, gdzieś pamiętam wzmiankę w Biblii, a Esjon Geber to znam, może... No tak, no to jest jakby to, zupełnie to, gdzieś to, indziej, tak. Bez kanału Suezkiego, no, była to figura niewykonalna. I to mnie to kiedyś tak intrygowało. Co z tym Tarszyszem? No, przez to on jest, tak mówisz, prawdopodobnie w Hiszpanii. Tak. Jest pytanie, czy kanał Suezki jest tak naprawdę, czy jest 100% naszym wynalazkiem? To znaczy, na pewno były w starożytności już pomysły, żeby go zrobić. To mogę powiedzieć na pewno. Ale to niekoniecznie musi być kanał. Przecież mogą być pochylnie rolki. Takie rzeczy są ze starożytności znane. Również w Polsce są ślady gdzieś tam takich przepraw po prostu poprzez ląd. Tak, inne metody też są. No, więc to jak najbardziej mogło się zdarzać. Niekoniecznie musiał być kanał wykopany. Pytanie moje, po co, nie? Tam miał port na Morzu Śródziemnym bezpośrednio, to teraz jedzie specjalnie tam, buduje port, żeby tam do Morza Śródziemnego się piechotą dosyć zakończyć. Bez sensu. No tak, chociaż nawet na takie zachowania jakby mogłyby być różne wytłumaczenia, na przykład takie, że powiedzmy tam tym normalny w porcie nad Morze Śródziemne na przykład mógłby być po prostu zagrożony, a na przykład powiedzmy Esjon Geber mógłby być bezpieczniejszy. Na przykład chociażby... No chociażby taki pomysł na szybko i takich rzeczy właśnie, które pozornie są nielogiczne, ale jednak mają sens, jest naprawdę dużo, więc to, że coś się wydaje nielogiczne, to nie jest żaden dowód, bo dużo rzeczy nielogicznych się działo w historii z bardzo różnych przyczyn. Są rysunki przedstawiające na przykład transport potężny w Łodzi, to są na skalę rysunki, z Morza Czerwonego na Nil, w Holandzie. I to są takie mocno starożytne rozmieszczanie, wiesz? To jest ten gęb jakoś ma. To jest szokujące dla ludzi, robili to różne rzeczy. Tak, różne rzeczy takie są po prostu do wykonania i ludzie robili różne takie przedsięwzięcia, to jest prawda. Tak, wracając właśnie do statków fenickich, to jest znanych bardzo niewiele ich wraków. To nie są wszystkie, ale prawie wszystkie, czyli widzimy dwa wraki właśnie na wybrzeżu hiszpańskim, dwa wraki tutaj na wybrzeżu Palestyny. Jeszcze gdzieś ostatnio chyba odkryto w okolicach Malty jeden wrak i chyba jeszcze tutaj gdzieś na wybrzeżach Francji jest znany jeden wrak i to jest bodajże wszystko. Może jeszcze coś od tego czasu, może coś jeszcze do tego doszło, ale no tych wraków jest naprawdę niewiele jak na tego rodzaju... No dokładnie, potęga morska, a nie ma wraku właściwie.
No zresztą nie tylko w tej dziedzinie tak jest. No, na przykład jeśli chodzi o właśnie dynastię Omriego, to na przykład oni mieli bardzo dużo rydwanów, a nie znamy ani jednego dokładnie. Więc to, że czegoś nie odkryto, naprawdę nie znaczy, że tego nie było. To jest właśnie zdjęcie z wraku fenickiego z wybrzeży Hiszpanii. Ten wrak... Tak, to jest handlowy statek. Ten wrak, zdaje się, został wydobyty i można go w jakimś muzeum teraz zobaczyć. I jakby nie tylko wrak, ale jakby wraz z wrakiem też są różne, cała zawartość. Tak, to jest zawsze dobra rzecz dla archeologa znaleźć wrak, bo jest tam też cały ładunek i to jakby pokazuje, co było transportowane, jakiego rodzaju rzeczy. Ile ma oczko triangulacyjne? Nie wiem, niestety. Nie wiem. To sobie pozwoliło sobie wyobrazić, jak on był duży, bo tak to opatrzyliśmy i tyle. To jest element tego, co znaleziono na tym wraku. To jest kość słoniowa, tak. Woli informacji, ale tam bardzo dużo różnych rzeczy znaleziono. Można tam wyszukać, co tam znaleziono na tych wrakach. Już w to nie będę się teraz wgłębiał. To jeszcze może powiem krótko, bo o tym mam tylko chwilę, trochę o początkach Izraela na północy, a potem możemy zrobić przerwę. Po rozpadzie Izraela na dwie części, na północy nie rządziła już dynastia Dawida, ale tam dynastie się zmieniały dosyć często. Najpierw była to dynastia Jeroboama, później dynastia Baszy, później Omrydzi, ale w międzyczasie jeszcze Zimri próbował przejąć władzę, Tibni też. Więc Izrael był dużo bardziej niespokojny, jeśli chodzi o dynastię panującą, niż Juda. W Judzie właściwie nieprzerwanie panowała dynastia Dawida. Oprócz krótkiego momentu, kiedy władzę przyjęła tam dynastia Omrydów w postaci Atalii, która była wnuczką Omriego. Więc, a tak to cały czas tam było. Była tylko dynastia Dawida. Stolicą Izraela Północnego była Tirsa przez około 50 lat. Była ona położona w żyznej dolinie obok dwóch źródeł. No tą stolicę na początku tam Jeroboam miał w Sychem, ale zaraz się przeniósł do Peniel i dopiero stamtąd się przeprowadził do Tirsy i tam już stolicą Izraela Tirsa była przez wielu kolejnych królów, aż do czasów Omrydów i zbudowania Samarii. Tutaj widzimy widok na ruiny Tirsy. I co jest ciekawe, to ta Tirsa właśnie nie była jakimś bardzo imponującym stanowiskiem. W zasadzie no było tam akropolis, które miało 1 hektar. Początkowo było słabo zabudowane i nieufortyfikowane. Z czasem się rozwinęło. Jednocześnie nie odkryto tam też warstw zniszczeń, czyli jakby to pokazuje, że miasto nie zostało podbite, tylko raczej po prostu inne miasto przyjęło jego rolę w pokojowy sposób. Więc tu znowu mamy taką małą rzecz, która dosyć dobrze się współgra z tym, co wiemy z Biblii. Co jeszcze mogę powiedzieć? No tak, w Biblii jest to miasto opisywane jako wyjątkowo piękne, już w pieśni nad pieśniami Salomona, co też pokazuje, że już w tych czasach było ono zbudowane czy też odbudowane i to też właśnie jakby jest jednym kolejnym argumentem, jak mogły wyglądać Hazor, Gezer czy Megiddo, czy jakby to były za czasów Salomona takie miasta z pałacami, czy to były raczej po prostu mniejsze osiedla. To jest taki dylemat. I co jest też ciekawe, to nawet dosyć minimalistyczni naukowcy
raczej uznają, że Tirsa była w tym czasie stolicą Izraela, a to dlatego, że ani wcześniej, ani później nie miała jakiegoś znaczenia politycznego, więc ciężko, żeby na przykład w przyszłości o stanowisku czy o miejscu, które nie miało w innych czasach znaczenia, takie legendy powstały, że to była kiedyś stolica, że dlatego nawet takie niezbyt sprzyjające środowiska uważają, że to była stolica Izraela w tym czasie. No tam wpisze, że tam pierwsi po podziale tam później do Samarii przeniesiono. Tak, później, a ja o Samarii to dzisiaj opowiem trochę więcej, to za chwilę. No i co jeszcze można powiedzieć, że dotąd nie odkryto w Tirsie ani Pałacu Królewskiego, ani budynków publicznych, więc znowu tutaj jest coś, czego nie odkryto, ale jakby co niekoniecznie jest świadectwem przeciwko czemuś, ale też odkryto tam liczne pieczęcie, które jednak pokazują, że była tam jakaś biurokracja państwowa po prostu. Myślę, że możemy sobie zrobić chwilę przerwy.